Kochani, dziś kilka kolejnych propozycji zmiany mówienia, które w konsekwencji prowadzą do zmiany przekonań, do zmiany nastawień, jakie mamy do życia. Żyjemy coraz lepiej po raz 1013. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią. Nazywam się Iwona Majewska-Piołka, jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowny. A ja nazywam się Tomek Kniat, nie jestem psychologiem, jestem techniczny, jestem adeptem rozwoju osobistego, bardzo to lubię. Razem tworzymy podcast, właśnie ten, którego słuchanie powoduje, że naprawdę żyje się coraz lepiej. Wiemy to, bo tak nam mówią nasi słuchacze. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, z tej strony Iwona Majewska-Piołka. Serdecznie witam na moim kanale Żyjmy Coraz Lepiej i w podcaście moim i Tomka Kniata o tym samym tytule. Żyjmy Coraz Lepiej. Mam nadzieję, że te nasze podcasty przyczyniają się do tego, że w waszym życiu jest coraz milej, coraz lepiej, coraz łatwiej. Kochani, dziś kilka kolejnych propozycji zmiany mówienia, które w konsekwencji prowadzą do zmiany przekonań, do zmiany nastawień, jakie mamy do życia. Ostatnim razem podałam trzy takie typowe, bardzo podejście do pewnych tematów, które proponowałam, aby zmienić. I dziś również chcę dać trzy takie sposoby podejścia do niektórych zjawisk, które moim zdaniem są również typowe i przedstawię dlatego propozycję, w jaki sposób można zacząć o tym mówić i myśleć, zmieniając w ten sposób swoje przekonania. A przekonania, jak wiadomo, działają jako metaprogramy, czyli jeśli zmienimy przekonania, zmienimy zachowanie, zmienimy oczekiwania, zmienimy swoje wibracje, to znaczy częstotliwość swoich wibracji, które powodowane są wysyłanymi emocjami, a to z kolei wpłynie na jakość naszego życia, bo wyższe wibracje to więcej rzeczy dobrych, więcej rzeczy przyjemnych, więcej takich rzeczy, których chcemy doświadczać. A zatem zaczynajmy. Ludzie mnie krytykują. Często mnie krytykują. Moi bliscy mnie krytykują. Mąż mnie ciągle krytykuje. Tego typu rzeczy. Jeżeli ktoś na przykład przychodzi do mnie, czy do jakiejś innej osoby, po to, żeby pomogła mu poradzić sobie z pewnymi sprawami, okej, to jest oczywiste, że zwierza się z takich rzeczy. No ale proszę mi powiedzieć, po co zwierzać się z tego innym osobom? Po co to mówić? Po co to podkreślać? Po co to mówić nawet sobie? Nawet sobie nie warto jest tego mówić, dlatego że no, w ten sposób po prostu utwierdzamy się w tym przekonaniu. A jeśli utwierdzamy się w jakimś przekonaniu, to nawet jeśli ono nie jest prawdziwe, bo o tej krytyce najczęściej mówi się, ludzie mnie wciąż krytykują, czy zawsze mnie krytykują, czy ten mąż właśnie zawsze krytykuje, albo wciąż. No to przecież to nie jest prawda, bo nie robi tego wciąż. Ani mąż, ani inni ludzie też zawsze tego nie robią. Przecież wiadomo, że mówią nam ludzie dobre rzeczy i mówią nam rzeczy nie najlepsze. To, że zauważamy akurat te nie najlepsze, to jest właśnie kwestia naszej koncentracji, kwestia naszego skupienia, kwestia tego, co widzimy przede wszystkim. I oczywiście potem w kontekście tego powtarzamy różnego rodzaju słowa, które znowu no, nakręcają taki właśnie sposób postępowania. Ludzie mówią różne rzeczy i po pierwsze warto się nastawić na to, co dobrego mówią do nas inni ludzie. Nawet proponuję, aby sobie przez jakiś dzień wyostrzyć właśnie uszy w tym kierunku i wyłapywać te wszystkie
informacje i zapisywać się. Przekonamy się, że na pewno nie jest tak, że te informacje, które dostajemy, są zawsze niedobre, zawsze krytyczne. A jak możemy mówić? No przede wszystkim trzeba zmienić swój stosunek do informacji zwrotnej. Mamy tutaj taki podcast, rozmawiamy o tym z Tomkiem, możecie posłuchać, do informacji zwrotnej, która nie jest informacją pozytywną dla naszego działania, która no, nie afirmuje naszego działania, ale raczej proponuje nam jakieś zmiany, proponuje nam, aby zrobić coś inaczej. Trzeba traktować to jako dar, jako darmowe konsultacje, jako informacje od kogoś, która może spowodować, że na przykład będziemy działać lepiej, czy to zawodowo, czy to w życiu prywatnym, że zrobimy po prostu coś w taki sposób, co zadowoli bardziej innych, a przez to nas, że będzie czymś w ogóle dobrym dla świata. Informacja zwrotna, można zastąpić właśnie słowo krytyka tym zwrotem, informacja zwrotna. Informacja zwrotna bardzo dobrze służy każdemu systemowi, a człowiek jest systemem. Jeśli tej informacji zwrotnej nie ma, albo jeśli się tej informacji zwrotnej nie widzi, odcina się od krytyki, no odcina się od niej wtedy, kiedy ma się do niej niedobry stosunek, kiedy się jej nie lubi, kiedy się ma pretensje, to się odcina. Nie przejmuje się tak naprawdę tego przekazu. Zatem jeśli takiej informacji zwrotnej nie ma i nie zmienia się przez to sposobu działania w tym systemie, no to ten system działa niedobrze, psuje się, a nawet może w ogóle przestać działać. A człowiek jest systemem i dostaje cały szereg informacji zwrotnych zarówno od swojego ciała i od swojego wnętrza, jak też z zewnątrz, co najczęściej jest dostarczane właśnie przez innych ludzi i tak, owszem, przez informację zwrotną, którą nazywamy krytyką. Czyli warto jest otworzyć się na to, polubić to. I warto jest mówić właśnie, ludzie dają mi informację zwrotną i lekcje, dzięki którym mogę się rozwijać. Ludzie dostarczają mi darmowych konsultacji. Jakże jestem im za to wdzięczna. Ten sposób mówienia zrodzi nowe podejście, zrodzi nowe nastawienie, które w konsekwencji zaowocuje tym, że ta krytyka, którą dostajemy, będzie czymś neutralnym, a nawet czasami czymś dobrym, czymś przydatnym. A już na pewno nie będzie nam rodzić tych emocji niesympatycznych, które, no jeszcze raz powtórzę, ale tyle razy to mówię, które nam nie są do niczego potrzebne, bo sprawiają nam ból, sprawiają nam cierpienie, a też ponadto powodują, że ta częstotliwość naszych wibracji wprowadzanych w eter, wprowadzanych do świata, to jest niższa i nie służy ani nam, naszemu lepszemu życiu, ani innym ludziom, którzy z nami są. Kolejna sprawa to w różny sposób formułowane zdanie: mam słaby charakter. Mam słaby charakter, ludzie mnie na przykład wykorzystują, albo mam słaby charakter i tam nie mogę zrobić tego czy tamtego. No generalnie rzecz biorąc chodzi o to, mam słaby charakter, o tę afirmację. Znowu afirmację czegoś, czego naprawdę nie chcemy. No bo kto chce mieć ten słaby charakter, tak? No chyba, że ktoś chce mieć słaby. No to wtedy tak, no to wtedy ma to sens, że w taki sposób mówi. Ale jeśli nie, to jak warto jest mówić wtedy w tym momencie? No na przykład systematycznie pracuję nad sobą, systematycznie pracuję nad doskonaleniem swojego charakteru. Na przykład buduję swoją samoświadomość i w oparciu o nią staram się podejmować decyzje i działać, tak? Jeśli ktoś chce, może powiedzieć, jestem silna, choć ja tego za bardzo nie lubię, a poza tym, po takim długim okresie mówienia, że jest się słabym, że ma się słaby charakter, no to będzie tutaj wyraźny dysonans pomiędzy tym, co sobie powiemy, a tym, co jest w naszej podświadomości, a to też nam nie służy, dlatego że zwycięża wtedy znowu emocja raczej negatywna. Dlatego staram się budować swój charakter. Pracuję nad swoim charakterem, albo zacznę pracować nad swoim charakterem, żeby służył mi jeszcze lepiej. Jestem wdzięczna za to, co mam, bo staram się stworzyć coś jeszcze lepszego. I to jest to, w jaki sposób warto jest do tego podchodzić. Tutaj
Może wspomnę o czymś takim, czego ja za bardzo nie rozumiem, choć wiem, jaką ideę to wyraża, ale takie stwierdzenie: jestem wystarczający. No oczywiście, że jesteśmy wystarczający, wszyscy jesteśmy wystarczający, ale jesteśmy wszyscy wystarczający na tym głębokim poziomie, na poziomie duszy, na poziomie tym, jak jesteśmy tam, gdzie właśnie niestety nie docieramy do siebie. I dlatego jeśli ktoś chce mówić o tym, że jestem wystarczająca, dobrze, niech powie: jestem wystarczająca w głębi mojej duszy i dlatego dotrę tam, aby dać siłę swoim działaniom, aby dać siłę swojemu charakterowi. O, w taki sposób. Dlatego, że na poziomie ego, no to umówmy się, różnie to nasze działanie wygląda. I druga rzecz, znaczy trzecia rzecz, którą chcę tutaj powiedzieć, to jest: nie wiem, czego chcę w życiu. Nie wiem tak naprawdę, czego w życiu chcę. No cóż, znowu bardzo często to słyszę. I to nawet może być prawda, tylko takim stwierdzeniem tej prawdy się nie pozbędziemy, tak? Nie zmienimy tej prawdy, bo tylko ją wzmacniamy, a nie robimy niczego w kierunku poznania siebie. I takie stwierdzenie nam nie służy podwójnie, dlatego że z jednej strony, no znowu, jak te wszystkie inne niemiłe przekonania czy niemiłe stwierdzenia, zabiera nam dobry nastrój, zabiera nam dobre wibracje, wysoką częstotliwość naszych emocji, a z drugiej strony nie skłania nas do zmiany postępowania. Bo stwierdzenie, że coś jest nie tak, nie jest wystarczające do tego, żeby spowodować motywację do działania, które miałoby to zlikwidować. W moim wypadku to w ogóle nie ma nawet związku, powiem szczerze. Ja nawet się mniej mam motywacji wtedy, kiedy zauważam jakieś rzeczy, które nie są najlepsze do działania i do zmiany, niż wtedy, kiedy no, szukam na przykład czegoś, co mogłabym zrobić jeszcze lepiej, z czym byłoby mi jeszcze fajniej. A zatem, nie wiem, czego tak naprawdę w życiu chcę. No może to warto jest przynajmniej w formie pytania stwierdzać, nawet wtedy, kiedy się przychodzi do takiej osoby jak ja na konsultację. Czy nie lepiej powiedzieć: wie pani, ja to tak naprawdę chciałabym się dowiedzieć, co dla mnie w tym życiu jest ważne, czego ja chcę, prawda? To już brzmi lepiej. To już jest takie nastawienie na działanie, nastawienie na poszukiwanie, nastawienie na chęć wprowadzenia czegoś nowego. I to ma sens. Ale sobie również w taki sposób warto mówić. Znajdę sposób, żeby odnaleźć własną drogę. Znajdę sposób, żeby usłyszeć, czego chce moja dusza. Posłucham serca, żeby dowiedzieć się, czego chcę. Zajmę się tym, co jest we mnie i wtedy na pewno będę wiedziała, co jest dla mnie ważne, czego chcę od życia. Na przykład tak. I to wszystko wtedy będzie zupełnie inaczej wyglądało. To nie jest tak, że natychmiast zaczniemy wiedzieć, czego w życiu chcemy, ale przestaniemy budować nastawienie i przekonanie w naszym umyśle, że my tego nie wiemy i wiedzieć nie będziemy, tylko zaczniemy budować przekonanie, które nas prowadzi na drogę poznania. Przecież można się dowiedzieć tego, czego się chce. Jest mnóstwo sposobów. Jeśli uważnie posłuchacie tych podcastów, jeśli posłuchacie audycji, które są na moim kanale Żyjmy Coraz Lepiej, to znajdziecie wręcz recepty na to, w jaki sposób można dotrzeć do tego, czego się chce, czy może raczej, czego chce nasza dusza. Bo mam wrażenie, że ludzie, którzy mówią w taki sposób, to mają na myśli właśnie tę wiedzę, co jest dla nas najlepsze z punktu widzenia naszego wyższego ja, z punktu widzenia naszej duszy, z punktu widzenia naszej głębi, a nie z punktu widzenia ego. Dlatego, że to właśnie ego, które kieruje się różnego rodzaju chęciami, pragnieniami doraźnymi, wynikającymi z porównywania, z osądzania, z oceniania i tak dalej, powoduje w naszym życiu no, taki trochę zamęt, taki właśnie brak wiedzy, czego my tak naprawdę chcemy. A zatem bardzo proszę, zwróćcie uwagę na te przekonania, na to, jak mówić o krytyce innych ludzi, w jaki sposób ją traktować, w jaki sposób mówić o swoim charakterze, że no, nie jest on silny,
czy w ogóle w jaki sposób mówić o tym, czego nam brakuje w życiu, co zauważamy. No i oczywiście o zmianie stosunku do tego, czy wiemy, czy nie wiemy, czego chcemy. Bo nawet jeśli nie wiemy, a jak powiedziałam, często jest to efekt właśnie takiego życia na powierzchni ego po prostu, to możemy się tego dowiedzieć. I warto jest tak formułować nasze przekonania, aby one nam to ułatwiały. To tyle na dzisiaj, kochani, i kończę tym odcinkiem. No, 3 odcinki na temat zmiany przekonań i od czego można to zacząć. Dziękuję, do usłyszenia. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.